Wiosna sprawia, że na ulice wylegają rowerzyści i użytkownicy hulajnóg. To czas szczególnie niebezpieczny dla tych niechronionych użytkowników ruchu. Kierowcy i piesi odzwyczajeni od obecności miłośników dwóch kółek nie zawsze zachowują wystarczającą ostrożność, ale też i ci drudzy zbyt często zdają się nie pamiętać o zasadach, jakie winni respektować. W tym roku na terenie powiatu suwalskiego odnotowaliśmy 7 zdarzeń z udziałem rowerzystów. Były to kolizje drogowe. Przy ogólnej liczbie zdarzeń drogowych nie jest to duże, niemniej jednak należy zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierujących rowerami, jak też kierujących hulajnogami. Najważniejszą zasadą, jaka powinna stale kierować postępowaniem każdego uczestnika ruchu drogowego, jest ograniczone zaufanie do innych użytkowników dróg, chodników czy ścieżek rowerowych. Czyli mając pierwszeństwo też zwróćmy uwagę, czy ten kierujący pojazdem, czy ten pieszy widzi tego rowerzystę, załóżmy. I przede wszystkim jeździmy tam, gdzie możemy, czyli korzystamy ze ścieżek rowerowych, przede wszystkim jeśli takowe są, jeśli ich nie ma, jeździmy poboczem, prawą stroną i też przejeżdżamy tam, gdzie możemy, czyli tam, gdzie jest przejazd dla rowerzystów. Podobnie jak pieszym, nie wolno w dowolnym miejscu przekraczać jezdni, tak rowerzyści również muszą dostosować się do szczegółowo określonych zasad. Nie wolno rowerzystom przejeżdżać po przejściach dla pieszych. Na to też zwracamy szczególną uwagę, prowadząc na co dzień, pełniąc służbę, zwracamy uwagę na takie wykroczenia. Prowadzimy też działania ukierunkowane szczególnie na wykroczenia popełniane przez rowerzystów, kierujących hulajnogami i też pieszych. I warto też pamiętać o tym, że zdecydowanie nie zawsze to kierowca samochodu zawinił kolizji. Oczywiście zdarzają się takie zdarzenia, że rowerzysta z rowerzystą zderzy się, rowerzysta z pieszym, jak też rowerzysta z pojazdem. Nie jest tych zdarzeń dużo, niemniej jednak takie zdarzenia odnotowujemy. Zdarzenia z udziałem rowerzystów, kierujących hulajnogami i pieszych są, wbrew pozorom, bardzo groźne i nierzadko niosą ze sobą skutki trwające wiele tygodni, miesięcy, a bywa, że całe życie. Żadne systemy ich nie chronią. Są to tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, z tego względu, że nie mają poduszek powietrznych, systemów bezpieczeństwa, dbających o ich bezpieczeństwo. Dlatego też musimy o tym pamiętać i też sami tacy użytkownicy dróg muszą o tym pamiętać, że muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Wybierając się więc na przejażdżkę czy spacer, do szkoły czy sklepu, pamiętajmy o naszym bezpieczeństwie i zadbajmy, by w dobrej formie wrócić do domu. Bo nawet jeśli to nie my jesteśmy sprawcami, to przecież tracimy jak najbardziej własne zdrowie, a bywa, że i życie.